właśnie ta bocznica. Ta bocznica, tam na pewno wyładowywano więźniów. Jestem prawie pewna, że tam z tych torów oni, dlatego że tutaj bardzo blisko. 19 Zaraz za tym jest ta bocznica, czyli ta rozładunkowa część torów. Ciekawe jest również tutaj te fundamenty, jakie to są mocne fundamenty. Co tutaj było? Jedna, druga, trzecia, cztery, piąte. No aż pięć naliczyłam takich tych jednoosobowych bunkrów obok siebie, co 20 metrów dosłownie. Czyli tu musiały rozładunki się odbywać. Ten teren nie jest zabezpieczony we właściwy sposób. To jest tutaj skazane jakby na ząb czasu, coś tu ma załatwić, ale to powinno być inaczej zabezpieczone, moim zdaniem, bo to w ogóle nie jest zabezpieczone, jest po prostu tak pozostawione. Kolejna bardzo wysoka budka strażnicza, charakterystyczna, one są identyczne. Teraz wjedziemy na plac apelowy. Który znacie już Państwo z dwóch poprzednich filmów KL w Lesie. I krematorium palono zwłoki więźniów. I ta tablica, proszę Państwa, Jugendlager, no Judenlager, jaki to był Judenlager, skoro to były KL Bleichhammer dla narodu polskiego, dla więźniów narodowości polskiej i innych narodów, a Żydzi to byli, owszem, ale na stanowiskach, tak jak w KL Auschwitz, bo Niemcy Żydów wieźli do KL Birkenau. Kamerzystkę, żeby sfotografowała tamte zagięcia, bo to świadczy o tym, że był puszczony prąd. Na drutach był prąd. Taki wysokie ogrodzenie. Pamiętam. I tutaj. Ze szkołą tutaj.